Dziś rozmawiamy o seksie po rozstaniu, sytuacji, kiedy związek nam się rozpadł albo właśnie się rozpada. Nie mamy ochoty nikogo poznawać. Co się dzieje z naszym seksem, z naszymi potrzebami? Ekspertem jest dziś profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wychodzi budowanie jakiejś stałej relacji głębszej, no to że w takim razie może będą bardziej ten seks traktowali tak, nazwijmy to, przyjemnościowo-przedmiotowo. Z tego co wiem, no to różnie działa właśnie. Czasami wręcz przeciwnie, że taka osoba szuka takich przygód. No jeżeli będzie ten drugi związek, no to chyba wpływa dobrze. Także będzie chyba to najlepszym lekarstwem. Bardziej się otwieramy, tak? Bo to było, minęło. Następny będzie, też będzie dobrze. Raczej otwieramy początkowo. A też jest tak, że zwykle pod koniec tego związku już coś się tak wyczuwa podskórnie i też się człowiek otwiera seksualnie. Jedna z forumowiczek wybrała właśnie taki oto kierunek. Mam bardzo duże potrzeby seksualne. Niestety aktualnie trwam w rozsypującym się związku i seksu praktycznie nie ma. Jestem naprawdę sfrustrowana i zaczynam szukać przygód na profilach randkowych. Normalnie nie uznawałam takich znajomości, ale moja potrzeba bliskości, męskiego dotyku i spełnienia fizycznego jest tak duża, że próbuję ją jakoś wyładować. No tak, to jest jedna ze strategii, że zaczyna się to my nazywamy taki trochę promiskuityzm, to znaczy częste zmiany partnerów, łatwe nawiązywanie kontaktu. Chodzi o łóżko. Celem jest neutralizowanie napięcia, zaspokojenie potrzeb, odstresowanie się i temu to służy. Inną strategią, nierzadką, to jest taka wrogość do całej psi. To jest taka zgeneralizowana wrogość. Ma się żal do partnera czy partnerki. Teraz ja z tym światem nie chcę mieć nic wspólnego. Nie ma żadnego seksu i jest abstynencja. Popęd jakby wyparował. Albo jest masturbacja tylko. Ale w każdym razie nie chce się nic mieć tutaj wspólnego i to potrafi trwać długo. Miałem takie pacjentki, gdzie to kilka lat potrafiło trwać, ten świat wrogości, aż w końcu pojawił się ktoś. Trzecia grupa, to jest też bardzo charakterystyczna, ma działania odwetowe. Czyli tak, ja go kochałam, albo ja ją kochałem i oto co mnie spotkało. I teraz właśnie żal, że rozstanie i tak dalej i nawiązuje się kontakty odwetowe, które polegają na tym, że rozkochuje się w sobie daną osobę i porzuca. To jest straszna strategia, bo inni płacą za niepopełnione grzechy i to jest właśnie taka forma karania. Jest jeszcze strategia taka, że zależy jaka była przyczyna rozstania. Ale na przykład, jeżeli przyczyną było to, że druga osoba chciała odejść, a ja nie byłem tym zainteresowana, to wtedy może się zdarzyć, że są podchody, żeby odzyskać drugą osobę, albo też fatalna strategia, na złość drugiej osobie szybko zawieramy związek małżeński. To jest, dopóki się nie bierze kredytu hipotecznego z tą nową żoną. To ale to jest fatalna strategia, bo wyobraźmy sobie los tego współmałżonka. On nawet nie wie, że został manipulowany w układ i on nie jest kochany, bo cały czas jeszcze uczucia są bardzo silne do tamtej osoby. Zawiadamia się o ślubie, żeby cierpiał, albo cierpiała, bo mężczyźni też robią takie numery. Więc to są strategie emocjonalne, bezsensowne zupełnie. I również taka strategia bywa po rozstaniu, to też chcę tutaj naszym słuchaczom powiedzieć, że to tak się też coś takiego zdarza i to nie jest rzadka sprawa. Jedno mówi drugiemu, słuchaj, no przemyślane wszystko, no musimy się rozstać. I to jest taka sprawa, że ta para się rozstaje, ma pożegnalne spotkanie, wtedy jest przypływ wspomnień, no jest taki żal, poczucie czegoś straconego. No, byliśmy razem, jest coś takiego, się pojawiają tam emocje, nostalgia i tak dalej. Potrafi to wyzwolić namiętność, lądują w łóżku i potrafi być taki właśnie paradoks natury, że przy tak silnych emocjach nawet się zapomina o antykoncepcji. To jest nieświadome i
znam związki, które przez to przetrwały. A już było po słowie, że się rozchodzą. Już było po słowie, a teraz hodują dziedziusia. Prawda. Ale to można tak reanimować związek? No zdarza się, że taka jest droga reanimacji.